przygotowane. Częściowo tak, Muzeum Ziemi Wschowskiej w tej chwili bardzo dużo dosyć już posiada albo w formie własności, albo w formie depozytu. Właśnie w czasie tych badań archeologicznych również bardzo ciekawe tutaj odkrycie krypty grobowej, której została pochowana żona starosty Hieronima Radomickiego, Zofia Skumilejskich. Bardzo ciekawy pochówek w 1628 roku. Polska szlachcianka zażyczyła sobie pochówek w mieszczańskim kościele, w którym modlitwy, proszę Państwa, po niemiecku były. No były po niemiecku. Co prawda syn Herbergera, Zachariasz, rozmawiał z nią po polsku, także też była znajomość języka polskiego, ale to takie miejsce było. Postać Waleriusa Herbergera powodowała, że po prostu tutaj przyciągali luteranie również ze Śląska. Jeszcze szczególnie w okresie wojny 30-letniej, kiedy byli prześladowani na Śląsku, to również zanim powstały kościoły graniczne, pełniło żłóbek Chrystusa Wschowski, pełnił miejsce spotkań modlitewnych. Dlatego te empory. Podobno 2000 ludzi jest w stanie się zmieścić. Na tych emporach też na starych zdjęciach widać, że ławki ustawione były w trzech rzędach. Także nie tylko jedne ławki, ale po prostu to tak stopniowo narastało. Także też można sobie oczami wyobrazić tych luteran modlących się gdzieś tam właśnie tak stopniowo na tych emporach wypełniających tą przestrzeń. Zachowane są, no nie wolno, dla bezpieczeństwa nie możemy oglądać empor, zachowane są jeszcze po prostu podpisy, kto gdzie siedział, dla kogo było wyznaczone, są takie właśnie czasami ozdobne, jak Państwo zwrócą uwagę, drewniane takie falbanki, baldachimiki, w jego stopniu. Także muzykę wybraną przez siebie będzie nam towarzyszyła. Też czas, kiedy luteranie byli gospodarzami kościoła mariackiego, parafialnego. To jest taki najstarszy zachowany widok z połowy XIX wieku. Widzimy obok te kamienice, inaczej domy wyglądały. To jest plan, właśnie widzimy też, no plan pochodzi właśnie no to można sobie wyobrazić, proszę Państwa. Przed. To są zachowane elementy, które są zinwentaryzowane i to się zachowało. Gdańsku, część jest figur już we wschodzie. Która się odbyła w 2009 roku w Muzeum Ziemi Wschodzkiej. Fundator konfesjonału, również konfesjonał był i zapisany jest Bartoleusz Pira, który był fundatorem. A to już ekspozycji muzealne. Tam jeszcze na strychu w Gdańsku, a tutaj jest Muzeum Ziemi Wschodzkiej. To jest zakrystia, która znajduje się właśnie tam za ścianą. Barokowa zakrystia ze stukowym zdobieniem z XVII wieku, motywem winorośli. No i gołąbek, gałązką oliwną, znany nam motyw pokoju ze Starego Testamentu. To jeszcze Gdańsk. Dzisiaj Państwo widzą
poszczególne cechy i grupy rzemieślników. Stan obecny oczywiście, tak jak w tej chwili jest to zachowane. No i właśnie też rzeczy przywiezione z Gdańska, dawne epitafie upamiętniające właśnie zmarłych. Tutaj nawet w parze możemy piękną Annę Suzannę Bergemann. Rodzina Kundusiusów, drukarzy. Do Welca przybyli do schowu. Roku zabrzmiał ich własny dzwon właśnie na stałe umocowany
na samej górze baszty. To znaczy baszty, wtedy dzwonnicy, tak potocznie będę mówić. Jeszcze chciałabym zachęcić znowu do uważnego przyjrzenia się. Lecimy w górę, tak po linii prostej. Na początku tam mamy herb miasta, okienka strzelnicze, aż dochodzimy do tablicy. Jest to tablica dziękczynna, a mianowicie w 1888 i 92 roku Pskowy nawiedziły okropne, ogromne pożary, ale uchowały się Bogu dzięki, uchowała się Krita i Christi i w związku z tym jakby w ramach wdzięczności taką tablicę murowano, dziękując, że po prostu świątynia ocalała po tych dwóch straszliwych pożarach. Mało tego, 1894 rok to jest data renowacji, czyli prawdopodobnie po renowacji, upamiętniając te dwa straszliwe pożary oraz to, że odnowiono po prostu świątynię, takie tablice zostały wmurowane. Taka tablica została wmurowana. I tutaj mamy relikty dawnej rzeźby, rzeźby usytuowanej przy murze. Według najnowszych badań, według Marty Małkus, rzeźba ta upamiętnia ofiary I wojny światowej. I rzeczywiście, jeśli się przyjrzymy, i znowu musimy wytężyć i wysilić wzrok, tutaj zobaczymy dwóch strzelców. Ręka, noga, czapka, głowa, ręka, głowa, kolejna ręka. Także mam nadzieję, że kiedyś uda się dotrzeć do źródeł, które po prostu pokazują całokształt, bo być może okaże się, że to wcale nie jest rzeźba upamiętniająca ofiary I wojny światowej, tylko na przykład jakąś inną bitwę. Zapraszam teraz ostrożne przejście na drugą stronę. Opowiem o Bramie Polskiej i trochę o elewacji.